Znowu kawka. Nic nie robią, tylko kawę piją. Ja jadę z Matyldą, dobra? Wczoraj rozmawialiśmy o tym w nagrywaniu. Jakaś taka wkręcona była. To pojadę, pomoże mi z zakupami i... No i w ogóle. Trochę czasu z nią tak sam spędzę, to też będzie dobrze. O czym tak myślisz? Niczym. Jeszcze jesteś na fali poprzedniego nagrania? Nie, olewam. Patrz, jak to jest blisko Konsum. Tak, z tym Konsumem też jest spoko. Otwarty, gdyby był otwarty. No. Jakby był otwarty, to już to nigdzie nie jechali. To jest sklep dla tych, którzy są może nie zorientowani w realiach probajny. To jest sklep, który otwiera się na sezon. Tak. Ale sezon jeszcze nie jest. Teraz jeszcze ten czas nie jest uważany za sezon najwyraźniej, bo tylko jak tu jesteśmy latem, takim latem typu naprawdę końcówka czerwca. Lipiec, sierpień, to wtedy ten sklep jest otwarty. I tak, jest w ogóle zarąbiście zaopatrzony. On wszystko się wydaje mały, ale tam jest wszystko. I tutaj ceny są normalne, w przeciwieństwie do tego studenatca. Tak, studenatca takie. Tak. Jak się to czyta. Plażowe delikatesy, nie? W tamtym sklepie jest kosmos, ceną przynajmniej na niektórych produktach. A tutaj jest całkowicie normalnie. I wybór jest wszystkiego bardzo duży. I świeże owoce, warzywa, mięso, pieczywo, no wszystko tu jest tak naprawdę. Normalny sklep, w pełni wyposażony, zaopatrzony, no brakuje, bo jakbyśmy na przykład w zeszłym roku... Ale halo, byliśmy właśnie w zeszłym roku, zakupy. Tak, tu robiliśmy zakupy, w czerwcu byliśmy, to był zamknięty, tak. Ale widać było, że się zbroją, no. I przyjechaliśmy w te same wakacje jeszcze w sierpniu, w lipcu. Czy tam, no przełom lipca i sierpnia i już był otwarty i jak zobaczyliśmy, co tam jest z tyłu, jaki tam jest zaopatrzenie, to zaczęliśmy robić właśnie tam zakupy. No nie było potrzeby jeździć gdziekolwiek, bo wszystko tutaj było. I świeże pieczywo, tak jak mówiłam, i mięso to kupowaliśmy, warzywa, wszystko. No właśnie. Także spoko. Sorki. No to gicior. No ja znajdę tą panią, wydębię tą suszarkę jakąś, bo się przydała. I weź to prześcieradło dla dzieci, bo nie wiem, czy pod tym kocem to nie jest im za gorąco. No, nam pod tym prześcieradłem to było, no tak dzisiaj, nawet nieoptymalnie. Dla mnie optymalnie było, bo klimę wyłączyłam. No właśnie, wyłączyliśmy klimę, ale trochę rozszczelniliśmy okna, na ile się dało. No powiem wam, że temperatura dla tych, którzy nie są jakimiś super zwolennikami upału właśnie, to temperatura teraz jest super, bo jest ciepło, ale nie jest tak dużąco. Chociaż chyba ma się zacząć właśnie, bo widziałam w prognozie, że jeszcze dzisiaj to tam 27, to jeszcze spoko. Ale już chyba w ciągu tam 2-3 dni ponad 30 codziennie, także się rozkręci sytuacja. To te 30 to jeszcze jest akceptowalne, ale jak tu 35 i tak dalej, 37. W sierpień, pamiętasz, to no to wtedy już jest tak ciężkawo. Ciężkawo, bo to jest takie 37 bez wiatru, nie? Tak, to było czuć od razu wczoraj, jak wysiedliśmy, pamiętasz, na parkingu, na autostradzie, żeby zjeść śniadanie. To od razu było takie buchnięcie, nie? Ale to jeszcze nie było takie buchnięcie jak w Turcji, jak wysiedliśmy z lotniska. To tam to jakby cię podgrzewali od razu. Ktoś po prostu tak przyklepał jakąś ścianą gorąca. No niesamowite wrażenie. I pamiętam, na mnie zrobiło wrażenie, że tutaj tak buchnęło, a wszystkie te fury, wszystkie autobusy stoją na zapalonych silnikach, tak jakby się ludzie tam prosili. No ale widocznie to jest przystosowane. No to po to, żeby klima chodziła. No tak, ale stały, nie? Tak jest. Weź to schłodź. Oj, fajnie tam było na tych wakacjach. Tak, teraz tak myślę, bo tam trochę naprzeczyliśmy na to all inclusive, ale teraz to już bym wrócił. Nie, tam w taki styl bym wróciła, jednak tylko mniejszy hotel bym wybrała, ale na tym poziomie zdecydowanie. Nie, no fajnie. Dobrze. Rozmarzyłam się. Jeszcze chciałam coś powiedzieć. Ja powiem tego właśnie, jak ktoś nie lubi tak bardzo gorąca, to tutaj ten budynek, a przynajmniej to mieszkanie, też może być dobre dla takich osób, bo tutaj słońce jest. No już pomijając klimę. Ani rano, ani wieczorem. Tak. Bo jest tak daleko wysunięty ten górny taras, że tutaj raczej słońce nie dojdzie. Dobrze. Kogo kończę? Tak czy nie? Czy coś jeszcze? Kończ! Dobrze. Narka.